Ania Lachowska. Robert Samodajczyk. Fundacja Przemocni. Przed chwilą nagraliśmy filmy, które będą potem puszczone. O tym, na czym polega to, że DDA mają problem z autorytetami. I na koniec drugiego filmu Robert stwierdził, że może powinniśmy w ogóle nagrać film o tym, czym jest autorytet, a czym nie jest. So. Definicja w ogóle autorytetu. W ogóle źródło słów może najpierw. Autorytet. To jest coś, co takie urządzenie do rysowania lakieru na samochodach. Autoryta, no. Autoryta. Albo bania gryty automatycznie. To jest... Powiem to jest tego. coś... Chcesz powiedzieć? No, zacznę od tego, że wszyscy macie Google, możecie sobie wygooglać teorię, tak? My wam wytłumaczymy jakoś po ludzku, co to oznacza i czego to nie oznacza. Autorytet to jest osoba, która ma jakieś podstawy do tego, żeby wiedzieć coś więcej niż wy. Na przykład, jeżeli to jest psycholog, a wy nie macie nic pojęcia o psychologii, to on dla was jest autorytetem z dziedziny psychologii i nie macie prawa podważać tego, co mówi. Możecie podważyć to, co mówi, pod jeżeli... warunkiem, że osiągniecie jego poziom wiedzy i doświadczenia. Dokładnie. To jest przykład autorytetu. Wtedy możecie zostać autorytetem z dziedziny psychologii i zrobić swoje badania i swoje opracowania, podważając to, co tamten mówi. Tak. Wtedy jesteście poważni. Ale ja bym wróciła jednak do źródła słowu. Autorytet, czyli samo wzór. Rytet to jest fragment słowa, tak, zbitka pochodząca od rycia, od ryciny. Auto, czyli samo, czyli dla mnie. Czyli patrzę i ryję w swojej duszy, w swoim mózgu, w swoim ja ten wzór. Czyli na przykład idziecie na studia, żeby zostać psychologiem, więc kilka lat poświęcacie na to, żeby mieć w sobie tak wiele wiedzy, żeby stać się kimś, kogo będą inni słuchać, którzy nie mają pojęcia na ten temat. To jest właśnie rycie w sobie tej wiedzy. Pisze do nas ktoś cały czas, rozpraszam. Autorytet może być w każdej dziedzinie. Nie tylko nauki, ale także życia. To jest rodzic. Rodzic dla dziecka jest autorytetem, ponieważ ileś już lat żyje na tym świecie, a więc ma pojęcie o tym, co w takim życiu może to dziecko spotkać, a dziecko nie ma pojęcia i nie będzie mieć, jeśli nie powie mu tego ojciec, albo jeśli ojciec nie da mu poczucia bezpieczeństwa, żeby dziecko się tego dowiedziało. Więc dziecko ryje w sobie na podstawie tego, co ten autorytet sobą reprezentuje. A więc jest rodzic, jest autorytet nauka. Autorytetem może być każdy taki jakby zbiór wiedzy, który reprezentuje sobą więcej niż my mamy w sobie. A możemy to łatwo ocenić, konfrontując się z nim, tak? Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest elokwentna, na przykład, mówię na przykład osobą, tak? Jest elokwentna i dużo mówi na ten temat, a my jesteśmy w stanie tylko powiedzieć, nie zgadzam się. No to sam sobie odpowiedz, prosto. No, kto jest w tym wypadku autorytetem? Oczywiście. Problem z DDD jest taki, że... Jemu wystarcza powiedzieć nie. Nie że jest cholernie się. Narcystyczny, tak? Każdy DDD jest narcystyczny, czyli ma zaburzoną samoocenę. Mniej lub bardziej, tak? To już są kwestie osobnicze, ale ogólnie niska samoocena i wybujałe ego, które ma tę niską samoocenę chronić. W efekcie DDD jest najmądrzejszy na świecie.
Ale prosto jest sprawdzić, czy ty masz pojęcie, czy nie. Po prostu odpowiedz sobie sam, czy ty kurwa coś przeczytałeś na ten temat. Chociażby. Wiesz, Albo fakt. czy ty osiągnąłeś w danej dziedzinie coś. No to jest, kurwa, to są wymierne rzeczy. 0-1. Tak albo nie. Fakt, że jesteś zaburzony pod tym względem, że nie potrafisz ocenić wartości czyjejś wiedzy, która jest niewspółmierna do twojej, wynika bezpośrednio z twojej samooceny. Tak bardzo chcesz bronić się swoją niewiedzę, że nie dopuścisz do siebie logicznego faktu, że gość wie więcej od ciebie. To jest tylko i wyłącznie samoobrona, wynikająca z faktu, że być może spotkałeś w życiu autorytet z innej dziedziny życia, czyli na przykład właśnie ojca czy matki, które cię z tego powodu gnębiły, uważając ciebie na przykład za dauna. Bo jest problem, oczywiście, w tym świecie chaosu i zagubienia, niepoważności, nieodpowiedzialności, którą reprezentuje sobą nasz gatunek. Że się pierdoli znaczenie autorytetu Z jakąś hierarchią. z hierarchią. Zdecydowanie, bo. Autorytet to jest ktoś, na kim powinieneś móc się wzorować, Dokładnie. a nie kurwa ktoś, kto to na tobie wymusza, bo autorytet nie musi wymuszać na nikim szacunku. Autorytet to stałość w życiu. Wyobraźcie sobie, że w prehistorii, kiedy wasze życie zależało od tego, czy tygrys szablozemny na was zapoluje, czy nie, to od starszego wioski zależało wasze życie, bo on miał wiedzę na przykład o tym, gdzie żeruje taki kot i mógł wam tą wiedzę przekazać. Dzięki temu wy mogliście przeżyć. Tak? Druga osoba mogła mieć wiedzę, jak posługiwać się włócznią, żeby się obronić przed takim kotem. Więc wy naturalnie musicie uznać jego wielkość, tak? Ponieważ jeżeli wy nie przyswoicie sobie walki włócznią, to też staniecie się pokarmem dla kota. To jest zupełnie naturalny mechanizm. Tylko, że dopóki była regulacja, ewolucyjna regulacja tego, kto kurwa żyje, a kto nie żyje, Tak, bo jak ktoś się nie dostosowywał, to niestety kończył jako pokarm dla kota. tak, nie decyzją ludzi, swoją decyzją, bo się nie ogarniał. Ale ludzkość wypracowała kult słabości, kult marności, nieróbstwa, lenistwa, niedojebania wszelkiego. W związku z czym każda osoba niedostosowana społecznie rozpycha się łokciami wprost proporcjonalnie do swojego niedostosowania i swojego braku moralności. W związku z czym na miejsce autorytetów, czyli tych, którzy wychowują, powchodzili ludzie nie prezentujący sobą nic. Natomiast Agresywni rodzice patologiczni. Coś, co mówię dosyć często i będę powtarzała, lale, które idą na pedagogikę, którą ja też skończyłam, które szły na tę pedagogikę, bo one tak nic nie umieją. Dzieci nie umieją opiekować. Ludzie, którzy idą na psychologię, kurwa, żeby sobie pomóc. Jakieś takie popierdolenie, w ogóle świat stanął na głowie, tak? Jesteś słaby i masz do tego prawo. Religia katolicka jeszcze to jakże wielce wspiera, opieka społeczna, jakże wielce wspiera kult niereprezentowania sobą nic. W efekcie na miejsce autorytetów powchodził chuj wie kto. I co się stało? Ludzkość stała się DDD. Ponieważ wychowawcami ludzkości jest chuj wie kto. Nie człowiek, który potrafi się posługiwać włócznią, tylko człowiek, który pierdoli o tym, jak się potrafi posługiwać włócznią. Takim idealnym przykładem takiego autorytetu, który kształtuje DDA, jest Gilderoy Lockhart z Harry'ego Pottera. Laureat Świetne. nagrody czarującego uśmiechu tygodnika Czarownica, który napisał wiele książek o morderstwach, którym zapobiegł. A wszystkie historie ukradł ludziom. Żadne nie było niego, nie był tchórzem, który nic sobą nie reprezentował. I wierzył to tak mocno, że pozwolił się zaprosić na pojedynek ze Snape'em w obecności wszystkich uczniów i dostał wpierdziel.
A oczywiście wytłumaczył to jakoś tak, że nie był, o, akurat był słaby. Akurat coś tam. Gdyby tylko chciał, to by mam. I tak dalej. Dokładnie, to. I to są autorytety. Więc nie dziwne, że jesteś DDD, jeśli ktoś, kto powinien być na miejscu autorytetu, czyli rodzica, był Gilderoyem Lockhartem. Nie jest też dziwne, że DDD ma problem z autorytetami, jeśli na miejscu jego autorytetu był Gilderoy Lockhart. Ale to nie jest prawdziwy autorytet. To jest zawłaszczenie pozycji autorytetu przez byle kogo, przez inne DDD. Czasem prawdziwy autorytet to jest osoba, która się w danym temacie ogarnia. I bardzo prosto możesz zweryfikować to, czy ona się ogarnia, czy nie. Lepiej od ciebie. A mianowicie musisz po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, czy ty masz kurwa pojęcie o czymś, czy ty sobie wymyśliłeś. Co mnóstwo ludzi wymyśla sobie wiedzę psychologiczną, bo psychologowie są głupi, bo psychologia jest głupia, sam sobie człowiek wymyśla, albo nawet znam całe mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że psychologia nie istnieje. Ludzie w ogóle są jakoś tak, czekaj, samo ktoś, kto siebie kimś wyznacza. Samozwańcami. Samozwańcami, no. Tak, samozwaniec. Wiem, Samozwańcami że w każdej. myślisz o innym słowie, A ale nie. tak, tam to jest fajniejsze. Czy to samojedka, Sami sobie w ogóle nadają autorytety. Dlatego jest to w chuj blogów na przykład traktujących o psychologii albo o tym, jak żyć. jak żyć przede wszystkim. No, ostatnio czytaliśmy bzdury kompletne, jak wyjść z toksycznego związku albo jak rozpoznać toksyczny związek. I to była tragedia. To była czysta tragedia, kompletne nieporozumienie. I ci ludzie kształtują świadomość społeczną. Ktoś, kto ma problem, przeczyta taki artykuł i zostanie wprowadzony w błąd, i on to poniesie dalej. I żyjemy w tej nieustannej rozjebce. Nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie I wie, o co chodzi, no no. ktoś przychodzi do nas i na przykład ma do nas pretensje, że my kurwa kogoś diagnozujemy, że potępiamy, że go skreślamy, a na końcu okazuje się, że typ nawet nie ma zaburzonej osobowości, bo gdzieś sobie na blogu przeczytał, że ma, a tak naprawdę nie ma. Ale to my w ogóle nie jego diagnozowaliśmy, tylko Emily Dickinson. No. I często. Nie wiem, o co chodzi, bez kitu, Tak, i nie kończy wiem, o się co ta chodzi. rozmowa, ale my nie wiemy, dlaczego jesteś zły na nas i o co ci w ogóle chodzi. A ona to, że też w sumie nie wie, o co mu chodzi. Bo, Bo. i tu właśnie dochodzimy do takiej drugiej jakby części, bo najpierw tłumaczyliśmy, kim jest w ogóle autorytet, a teraz dochodzimy do części, jak rozpoznać właściwy autorytet, bo to też jest umiejętność, której nie posiadamy. Rozmowa. Czyli dowiedzieć się od drugiej osoby czegoś, co nam pozwoli stwierdzić, że ta osoba nadaje się jako ktoś wartościowy, ktoś godny zaufania, czy nie. I ten mechanizm też staramy się tłumaczyć. To jest coś, co ja musiałem się też na początku nauczyć. Czyli przede wszystkim, czy potrafisz się odnieść do jakiejś wiedzy poznanej w swoim światopoglądzie, tak? Coś stabilnego, jakieś opracowania naukowe ludzi, którzy naprawdę masę czasu poświęcili, żeby udowodnić, że tak, to ta wiedza jest ugruntowana, jest prawdziwa, że to już jest teoria, a nie hipoteza. Ja się pytam tego człowieka, pana Muchę, tak? Pytam się, skąd on wie, że Emily Dickinson miała osobowość unikającą. A on mi podał artykuł, który znalazłem sobie wcześniej, przyznaję, że się przygotowałem w ogóle do tej rozmowy, tak? To już jest właśnie jeden z takich przykładów. Przygotowujecie się do rozmowy na jakiś temat. I okazało się, że ten artykuł w ogóle nawet nie tłumaczy, skąd ta wiedza się wzięła. Nie ma źródeł żadnych. Więc sobie poszukałem, też wcześniej, zanim rozmawiałem z panem Muchą, czy w ogóle gdzieś w internecie jest wzmianka chociażby, czy Emily Dickinson ma jakieś zaburzenie i na jakiej podstawie w ogóle to stwierdzają. Jedynie co znalazłem, że być może ma dwubiegunówkę, ale jest to tylko
hipoteza na podstawie jej twórczości, ponieważ ona żyła w latach, kiedy jeszcze psychologia była w totalnych powijakach, gdzie ludzi zamykano za to, że krzyczeli na ulicy. Rozumiecie? Nie można kogoś pośmiertnie zdiagnozować, bo spektrum zaburzeń jest tak wielkie, że może być po prostu ekscentryczną Aspi, która stwierdziła, że 20 lat spędzi zamknięta w domu, a może równie dobrze być kompletnie zaburzoną osobowością. I po twórczości też tego nie możemy stwierdzić, więc to jest tylko i wyłącznie hipoteza. Na podstawie hipotezy nie możemy mówić komuś, że on się nie zna na tym, co mówi, tak? I dochodzę teraz do meritum. Zgłębianie wiedzy doprowadza nas do tego rodzaju stwierdzeń, że, i to właśnie się nauczyłem, że hipoteza jest niczym pewnym. Jeżeli chcesz wiedzieć coś na jakiś temat, opracuj to. A opracowania to są naprawdę bardzo długie, wieloletnie, bardzo męczące sprawy. Dlatego się tym zajmują naukowcy, tak? Bo oni całe życie na to poświęcają. A fakt, że ty opierałeś się tylko i wyłącznie na tym artykule i masz do czynienia z osobą, która ma większe pojęcie o psychologii, potrafi ci wytłumaczyć, tak, że to jest hipoteza i nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ona była na to chora, czy nie. I jeszcze próbuję cię zapytać, dlaczego dla ciebie jest taka ważna. No to już masz do czynienia z autorytetem, dzięki któremu możesz zrozumieć coś, czego sam nie rozumiesz. To jest autorytet, osoba, która może cię podciągnąć, żebyś trochę się rozwinął. To nie znaczy, że autorytet to ma być osoba, która jest dla ciebie wzorcem przez całe życie. Autorytet to może być osoba na chwilę, która cię podciąga trochę. Moje dawne autorytety dawno przerosłam. Na przykład, jak miałam 12-13 lat, moim autorytetem był mój brat, 7 lat starszy. Czyli miał wtedy 20 lat, tak? Jak ja miałam 20 lat, on 27, to on już był dla mnie śmieszny. Ale na tamten czas mojego rozwoju przerastał mnie i bardzo wiele mu zawdzięczam w swoim rozwoju. Mimo, że moim zdaniem nigdy ponad tą 20 mentalnie nie wyszedł. Bywa. Bywa, no. O, i to jest ciekawe, ja tak się wtrącę w tą opowieść, że to właśnie dzięki autorytetom sami stajecie się w przyszłości autorytetami. I tu Ania właśnie to ładnie opisała. Nie ma na podstawie lepszej swojego rzeczy, brata. niż uczeń przerósł mistrza. Dlatego szukajcie i uczcie się od nich. Bo prawdziwy autorytet będzie chciał, żebyś ty zdobył to, co on zdobył, żebyś wziął od niego to, co on zdobył i ci daje, i poszedł kurwa dalej. Tak jak prawdziwy rodzic. Tak, dlatego profesorowie, no, doktorzy habilitowani, kształcą magistrantów, doktorantów w swoich katedrach, żeby oni przejęli ich wiedzę, a nie wyważali otwarte drzwi. I rozwijali tę pierdoloną ludzkość. W ogóle metodyka nauki jest tak niesamowita i tak wychowawcza, że jak pierwszy raz to usłyszałem od Ani, to byłem w szoku. Dlatego, że tutaj jakby już jest odpowiedzią na pytanie, kim jest zdrowy autorytet. Bo to nie jest osoba, która będzie was na siłę przekonywać, że to, co myśli, czuje, wie, musicie wy też przejąć. Nie, to będzie osoba, która z wami porozmawia, która pokaże wam jakby niepodważalność tego, co wie, i dając wam szansę podważyć to. Dlatego pisze się te opracowania wszystkie. Bo być może w przyszłości wy, jako już osoby totalnie rozwinięte i wyuczone, podważycie jego teorię. Popychając nas wszystkich do przodu. Ostatnio czytałem artykuł, że jakiś 11-letni geniusz chce podważyć teorię Einsteina. A czy nie teorię w sumie? Nie wiem, czy to jest teoria, czy hipoteza, ale
Chodzi o to, że on się nie zgadza, że Bóg nie istnieje. I on ma zamiar to udowodnić. I to jest zdrowe. Naprawdę to jest zdrowe. Pod warunkiem, że zrobi to jakby najpierw dowiadując się, co miał Einstein do powiedzenia i obalając jego hipotezę czy teorię. Obalając ją w metodologii naukowej, a nie w, że Einstein był głupim Żydem. Tak. Bo istnieje też druga sprawa, tak? Ty nie masz racji, koniec. Ja tak powiedziałem. No to jest właśnie ustawianie autorytetów w hierarchii siłowo. Wie, i co się wtedy dzieje? Jeżeli ty tak w swoim życiu postępujesz, to ty pogarszasz swój stan. To ty sobie uniemożliwiasz w ogóle rozwój. Tak, umożliwiasz sobie rozwój i utwierdzasz sam siebie w przekonaniu, że świat jest tylko i wyłącznie rozjebką. I zobacz, co sobie jeszcze robisz. Jesteś pełną lęku osobą. Dlatego, że twoje miejsce w szeregu zależy od tego, czy nie spotkasz kogoś silniejszego od ciebie, który cię przekrzyczy, stłamsi, pobije. Więc tak naprawdę twoje miejsce w szeregu, które zależy od siły, jest cały czas zagrożone. Podczas gdy korzystanie z wiedzy, rozwoju jest bardzo przyjemne. A korzystanie z autorytetu jest tworzeniem świata bezpiecznego, świata ludzi dojrzałych. Pełnego zaufania, otwartości. I dlatego te szukają autorytetu, a w nie nie wierzą. I to jest jeden z wielu, wielu, wielu dramatów DDA. Nad każdym dramatem DDA da się pracować. To są tylko głupie skrypty. Wszystkie da się je wyśledzić i usunąć. Ja tego z autorytetami nigdy nie miałam. Przez jakiś czas interpretowałam to tak, że mam problem z ludźmi, którzy mają władzę. Dziś już doskonale rozumiem, że po prostu to jest problem, że niektórzy ludzie mają władzę. Na przykład pan policjant, który próbuje zmusić nas do przyznania się, że to jednak my pobiliśmy sąsiada. Tak, w ogóle tak jakby my jesteśmy autorytetem w dziedzinie tłumaczenia tego, co jest... Wyjście z DDA! Co jest prawdziwe, a co nie, tak? Jakby przejęcie od nas tej wiedzy może wam dać narzędzia do tego, żeby potem samemu oceniać, jaki jest właściwy autorytet, a jaki nie, tak? Bo to, co teraz mówimy, jest również wiedzą, którą możecie przyjąć albo i nie. To jest wasza decyzja. Możecie nas uznać za kogoś, kto mówi zajebiste rzeczy i zgodzicie się z nami, albo stwierdzić, że pierdolimy bzdury. Rzecz w tym, na jakiej podstawie to stwierdzisz. Dlatego, że my bierzemy udział w procesie naukowym. To znaczy, ja sobie postudiowałam tę pedagogikę, ja sobie postudiowałam tę tematykę DDA, manipulacji i takich tam dalszych różnych rzeczy. Ja jakieś książki przeczytałam przez ten czas, bo raczej tym kujonem. Ja zastosowałam w swoim życiu, czyli na żywym przykładzie, to czego się nauczyłam. I to zadziałało. I teraz to, co my wam dajemy, to jest przeeksperymentowana, czyli zweryfikowana wiedza teoretyczna, którą wzięłam od innych autorytetów. I teraz wy, jeśli jesteście ludźmi odpowiedzialnymi, to stosunkujecie się do tego, co ja mówię i sprawdzacie. Obalacie albo potwierdzacie. Tym jest proces naukowy. Tym jest... Nie zgadzacie się? Dyskutujecie z nami. Ale przede wszystkim kurwa na jakichś podstawach, a nie wydaje mi się. Dokładnie. Albo obrzucania się głupem. Tak. I bierzecie tę wiedzę dalej i ją niesiecie, albo zabezpieczacie świat przed tą wiedzą, jeśli ona jest fałszywa, udowadniając to, że jest fałszywa. Udowadniając to na żywym przykładzie, udowadniając to swoim życiem i badaniami naukowymi, na które możecie się powołać, które możecie zrobić, albo które możecie znaleźć, bo ktoś inny je zrobi. A jeżeli jesteście osobami, które nie są w stanie zgłębiać na przykład psychologii, bo to nie znaczy, że każdy musi być psychologiem, tak?
My poruszamy sam mechanizm autorytetów. Czyli ty nie musisz być psychologiem, żeby uznać nas za autorytet psychologii. Oczywiście jesteś pewnie osobą, która nie tylko ten kanał ogląda, która nie przeczytała jednego artykułu na różne trudne tematy. I chociaż nie jest psychologiem, to zdaje sobie sprawę z pewnych niespójności. Tak? Bo każdy może pierdolić za przeproszeniem, co mu ślinę na język przyniesie. I ogólnie są kanały, na których widzimy, że kanały takie coachingowe, które my oglądamy, na których widzimy zaburzone osobowości, które odpierdalają takie rzeczy, takie iluzje, że się serce kraje. Więc dobrze, my możemy być takim kimś i słyszymy to przynajmniej raz dziennie. W takim wypadku jedyne, co możemy powiedzieć, to sprawdź. Jak do tej pory nie mieliśmy przypadku, żebyśmy się pomylili. Ludzie różnie reagują. Niektórzy przyjmują to, są bardzo zadowoleni, bardzo wdzięczni, a niektórzy po prostu uciekają z krzykiem. Zawsze jest jakaś reakcja. Ale na pewno nie taka, że ktoś ogląda jakiś kanał i się po prostu z nami zgadza. Dlaczego? Bo my próbujemy dotykać totalnego jądra sprawy. Naprawdę bardzo poważnie traktujemy osoby, z którymi rozmawiamy. Na co dzień, nie tylko w pracy. I tak jakby ja tu już widzę pewną różnicę. Zapytajcie się na jakimś innym kanale w komentarzu o jakiś swój problem. Zobacz, po prostu o to chodzi, żebyście się przekonali sami, porównali jakość różnych miejsc, tak? Jakby poziom zgłębienia tego, poziom zrozumienia, bo wiedzę może przekazać każdy, ale nie każdy przekaże ją w taki sposób, żeby ktoś ją zrozumiał. Albo nie każdy ją rozumie w taki sposób. Nie każdy ma uwewnętrznioną, nie każdy to przeżył tak naprawdę. I my to też cały czas zgłębiamy. Mimo, że na przykład bardzo lubię Wattsa, świetnego mówcę, to zauważyłem, że nie miał lekkiego życia. Że nie umiał uwewnętrznić tej swojej wiedzy, tak? I to są pozory, które właśnie ludzie tworzą wokół siebie, którzy ukrywają jakieś swoje słabe strony. Nie będziecie ufać takim autorytetom. Bo dla was są idealni. A potem się okazuje, że są alkoholikami jak Watts. No. I to rozwala wasz w ogóle system. Bo osoba, na której wspieraliście cały swój światopogląd, okazała się słaba. Że jednak ma problem z życiem. I co to dla was oznacza? Z drugiej strony coś, co zobaczyłam chwilę przed kręceniem tego filmu. Jezu, memy na stronie motywacyjnej z cytatami z Kurta Cobaina. Do czego Kurt Cobain może kogoś zmotywować? Jak on ci się może przysłużyć do twojego rozwoju osobistego? Klub 27? Kurwa? Więc jesteś w stanie spojrzeć holistycznie na osobę, która potencjalnie może być w danym momencie, w danym temacie dla ciebie autorytetem. No sprawdź chociażby, kurwa, czy ona potrafi to zastosować, no. Nie jesteś w stanie sprawdzić, czy ja umiem zastosować to, co mówię. Ty ogarnij historię mojego życia, bo ona jest dostępna publicznie. Tak, to jest druga sprawa. I ogarnij historię życia Kurta Cobaina, też jest. Jeśli chodzi tak jakby o szukanie prawdziwości tego, czy ktoś jest autorytetem. Nie jesteś specjalistą z psychologii, ale masz do czynienia z osobą, która otwarcie mówi o swoim życiu, a nie opowiada taką historię, że się włos na karku jeży. A mimo to jest normalną, szczęśliwą, twardo stojącą na ziemi osobą, którą nieustannie próbuje się zdeptać. A jednak kręgosłupa moralnego się nie udało połamać. Także jeżeli to was nie przekonuje, to ja nie wiem, co jest w stanie was przekonać. To ja myślę, że Klub 27 jest dobrym miejscem. Dokładnie.
I tak, my oglądamy różne kanały, tak? Motywacyjne, i ja przyznam szczerze, że jeszcze nie trafiłem na taki kanał, w którym ktoś powiedziałby szczerze, że miał 30 parę lat rozjebki w życiu. I... Czuję się zajebiście. Nie, no Wielka z Feniksa z Popiołów mówi dość otwarcie o tym, jaką miała rozjebkę. No, to nie oglądałam filmów jeszcze wszystkich. To Ania ogląda przede wszystkim. Ale Wielka jest jedyną znaną mi osobą, która mówi wiarygodnie i otwarcie. Reszta albo urwała się z dupy i historii w ogóle nie ma. Albo traktuje swoją historię jakoś powierzchownie, generalizując. Spotkał mnie dramat w życiu. Dziś. Bardzo ciężką przeżyłam swoje życie. Dziś uczę innych. Ej, jak być szczęśliwe, bo poradziłam sobie ze wszystkim. Tu nie masz czego zweryfikować. U perfekcyjnej pani domu nie masz czego zweryfikować. Ale są ludzie, u których możesz zweryfikować, na przykład sprawdzić ich dorobek naukowy. Nie mówię teraz o sobie. Ale jak chcesz, to akurat moją historię można prześledzić. I to. No, to jest właśnie taki absurd w ogóle, próby obniżenia wartości autorytetów. Dlatego, że niektórzy ludzie po prostu załamują ręce, kiedy muszą się tłumaczyć przed takim zwykłym gościem, dlaczego on ma w ogóle prawo do mówienia i wyrażania swoich myśli w taki sposób, a nie inny. Biorąc pod uwagę, że na przykład kurwa od 40 lat publikuje artykuły w tym kierunku, nie? A przychodzi ktoś znikąd i mówi, chuja tam wiesz. No to jest totalna załamka. Dlaczego ja mam się takim typem zajmować? Dlaczego mam mu tłumaczyć cokolwiek, jak kurwa w ogóle nie poświęcił nawet iskry energii, żeby dowiedzieć się, z kim ma do czynienia. I to też mieliśmy ostatnio taki przykład na forum, gdzie Ania udostępniła film, dostała od razu informację zwrotną, nie wystawiaj, nie... Nie mądrzyj się. No. Jakim prawem ty mówisz? Przeżyłaś coś? Kim ty w ogóle jesteś? Podczas wystarczy wejść na profil, żeby zobaczyć, jakie ja mam wykształcenie i czym się zajmuję, nie? A w ogóle strzałem w stopę było stwierdzenie: napisz coś własnymi słowami, albo powiedz coś własnymi słowami. No tak, ale to jest poza tym, poza tematem już, ale było dobre. No, także to też jest. W ogóle to już jest tak śmieszny atak na autorytet, że tak, można załamać ręce. Dlatego, że jeżeli wy nie poświęcicie chociaż odrobiny uwagi osobie, z którą macie do czynienia, to jaką wy sobie dajecie szansę na to, żeby dostrzec w tej osobie jakąś wartość? Zero szans. Podczas gdy te kilka minut i energia, które poświęcacie na rzucenie główne, moglibyście równie dobrze poświęcić na wpisanie nazwiska tej osoby w Google. Albo, nie wiem, zapytania się jej, jeżeli... Zapytania się jej o coś, spojrzenia na jej profil na fejsie, tak? Spojrzenia na jej kanał. Jest w dzisiejszych czasach taki dostęp do internetu, wiedzy. No, tak, jest ogromny dostęp do wiedzy i możecie się dowiedzieć, czy ktoś sobą coś reprezentuje, czy nie. Możecie też pokazać, czy wy sobą reprezentujecie coś, czy nie. Właśnie pokazujecie to w ten sposób. Czy sprawdzicie, czy od razu... nie! Jeszcze nie zgadłam. Ja mam DDD i chuj mnie obchodzi, kim ty jesteś. Tak. Cytat z chłopaków z baraków. Jestem Cyrus. Jestem Cyrus i chuj mnie obchodzi, kim ty jesteś. Po prostu, to jest ten poziom. Wielu z ludzi uważa się za autorytety, ale ich zachowanie jest też śmieszne, dlatego że autorytet już wie, że trzeba człowieka traktować z większą uwagą i szacunkiem, dowiedzieć się coś w jego temacie. A jeżeli wam autorytet robi taką samą sieczkę z głowy jak każdy inny, no to i to bez powodu, bo ja wiem, bo ja mam rację. Też są tacy ludzie, uważający się za nie wiadomo kogo, a nie potrafiący
jakoś uargumentować tego. W ogóle wiedzę, którą przekazują, jest totalną generalizacją wszystkiego. Można to pod to wszystko podpisać. Teraz mi się przypomniało, że miałam publikację dla UW pod tytułem Autorytet zaczyna od siebie. Super. Nazywałam się wtedy jeszcze Anna Rostkowska. Odsyłam do tekstu. Dziękuję. Ja również.